Witajcie kochani, dzisiaj mam gościa specjalnego na moim kanale, jest ze mną Magda z Suzy Life Blog kanału, albo vlog. Albo vlog właśnie i będziemy opowiadać wam o najlepszych kosmetykach kwietnia. Wybrałyśmy po jednym z każdej kategorii. Ja nie wiem, co to ona tam przy sobie przygotowała. Ona nie wie, co ja sobie tutaj przygotowałam, więc zaraz się wszystkiego dowiecie. Tak sobie wymyśliłyśmy. Że będą to totalnie kosmetyki, o których nie mamy pojęcia. Ja bardzo ambitnie podeszłam do tematu, mam tutaj w kartonie. Sekretne pudełko. Sekretne pudełko. No ja mam w kosmetyczce. Ale nic nie widzę. No prawie, bo powiedzmy, że kosmetyczka jest półprzezroczysta, więc ale nie patrzę tam w tamtym kierunku. Słuchaj, to ja mam taką propozycję. Dobrze. W związku z tym, że jesteś u mnie dzisiaj gościem, to może ty zaczniesz. Dobrze. I opowiemy o kosmetyku. Opowiemy może najpierw o kosmetyku do twarzy? Dobra. Dobrze. No to lecisz. Bo wymyśliłyśmy sobie tak, że będzie to jeden kosmetyk do twarzy, tak. Drugi do ciała, trzeci coś z kolorówki i czwarta niespodzianka. Niespodzianka, dokładnie. Dobrze. Więc zaczynamy do twarzy. Nie wiem, czy cię zaskoczę. Chyba nie. Dior. Dior. Ukochany Dior. Przyznam się, tak szczerze, współpracuję z marką Dior. Sama też kupuję kosmetyki w ich butiku w Galerii Mokotów, bo tam jest ich taki stacjonarny butik. I po prostu kremy Dior mi pasują, a ten to już w ogóle. I to jest, uwaga, nowość Hydra Life Intense Sorbet Cream, czyli krem sorbetowy. Krem bardzo lekki, krem mega ultra nawilżający. Krem, który pachnie obłędnie. Jest taki pistacjowy w kolorze. Stosuję go co do zasady na dzień, ale też spokojnie na noc spisze się idealnie. Jest to krem na teraz, czyli krem, kiedy poszukujemy czegoś z dobrym nawilżeniem po zimie, tak? Gdzie ta skóra często jest przesuszona. Ja miałam mocno przesuszone czoło po tej zimie i z jego pomocą wróciło do normy. No i z pomocą oczywiście pani kosmetolog, do której chodzę raz w miesiącu, choćby nie wiem co. Sorbetowy, lekki, on kosztuje 279 zł za 50 ml, ale jest naprawdę świetny. Hydra Life Intense Sorbet Cream, no po prostu nie będę oszukiwać. Ale nie leżą mi kosmetyki tej marki. Nie bardzo. Dziwię ci się, bo powiem ci taką ciekawostkę i może to być ciekawostka również dla was. Otóż kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z kosmetykami marek selektywnych, czyli tych wysokopółkowych. Tak to się mówi? Tak, to pierwszą taką marką był właśnie Dior. Naprawdę. I ja pamiętam, wtedy zrobiłam zakupy chyba w Sephorze, niedaleko mojego domu. I to było mleczko i tonik Dior. I uwielbiałam, wydałam kupę pieniędzy na te kosmetyki, ale to była taka pierwsza marka, w którą postanowiłam zainwestować, żeby zacząć tą przygodę z markami właśnie takimi wysokopółkowymi i się nie zawiodłam. No właśnie, bo w Diorze chodzi o to, że za ceną idzie jakość, tak? Że rzeczywiście, przynajmniej w moim przypadku, moja cera bardzo jej lubi. I różnica jest taka, kiedy ja stosuję kremy właśnie czy marki Dior, czy bardzo lubię też, nie wiem, znasz markę Eisenberg? Tak. No właśnie, ta skóra mi się robi, bo ja dziewczyny jestem już kobietą wiekową, no, robi się taka fajna skórzysta. Kobietą wiekową. Natomiast kiedy przechodzę na kosmetyki naturalne, bo też daję czasem odpocząć skórze, jednak ten owal twarzy troszkę mi siada. Więc znowu wracam do wysokopółkowej. No wiesz, tutaj jest też trochę inne działanie tych kosmetyków. Dokładnie tak. To też trzeba wziąć pod uwagę, masz coś za coś, albo stawiasz na naturę i to działanie osiągniesz dopiero za jakiś czas, albo stawiasz na produkty bardziej chemiczne, gdzie działanie osiągniesz szybko. No właśnie, tak. Ale wiecie, mi czas ucieka mnie ubłaganie, dlatego stawiam co do zasady na właśnie te selektywne. No dobra, to może ja teraz pokażę, co ja mam takiego ciekawego. I nie wiem, czy cię zaskoczę, 12 kwietnia obchodziliśmy święto czekolady. Nie wiem, czy o tym wiesz. Ja mam takie święto prawie codziennie. A ja wiem, że ty właśnie uwielbiasz bardzo czekoladę. Jestem takim łasuchem. Tak samo jak ja. I jest pewien sposób dla kobiet, które nie mogą jeść czekolady, bo dbają o swoją figurę, a chciałyby tę czekoladę raz na jakiś czas wprowadzić do swojej pielęgnacji. To są, słuchaj, maseczki. Maseczki czekoladowe? Maseczki czekoladowe. Super! To jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja ci powiem, że ja te maseczki już znam od dawna, bo to jest marka Yasumi, z którą, kiedy ja zaczynałam blogowanie w tym całym
tej całej strefie beauty. Marka Yasumi była jedną z pierwszych marek, z którą podjęłam wtedy działania. Też ze względu na to, że kiedy ja zaczynałam blogować, to starałam się pisać o kosmetykach bardziej profesjonalnych, czyli tych salonowych. I wtedy marka Yasumi stawiała właśnie na takie produkty. I ja sobie przetestowałam wtedy jedną taką maseczkę i to była maseczka czekoladowa. A w związku z tym, że w kwietniu obchodziliśmy Dzień Czekolady, marka Yasumi przysłała mi właśnie taki zestaw maseczek czekoladowych. Taki jeden kartonik zawiera 3 saszetki. Oprócz tego jest shaker i pędzelek. I nie wiem, czy widziałaś na moim Insta Story, ale ja robiłam, tak jak to się mówi, taki test, pierwsze wrażenie, taki właśnie oto maseczki. Pokazywałam wtedy, jak się przygotowuje, bo to jest formuła sproszkowana. Dodajemy do niej wodę, taką letnią wodę, mocno tym shakerem strząsamy. I później otrzymujemy taką konsystencję musu, którą nakładamy na twarz i ona lekko nam zastyga. I możemy też zjeść tak. Ale no, zjeść nie za bardzo, bo tam mamy algi, taką konsystencję algową. Zresztą powiem wam, że skład tych maseczek jest po prostu rewelacyjny, bo mamy tutaj tylko kilka substancji, więc warto się nimi zainteresować. I tak jak mówię, 3 saszetki w opakowaniu, ale tego produktu w samej tej saszetce jest tak dużo, że możesz sobie maseczkę nałożyć na twarz, szyję, dekolt i jeszcze ci zostanie. I przez cały czas masz wrażenie, jakbyś miała kakao na twarzy. Bo to tak obłędnie pachnie. Pachnie właśnie czekoladą, kakao. No coś wspaniałego, doznania super. W trakcie też działania maseczki czujesz, że skóra robi się taka lekko chłodna, przyjemna, a po zmyciu jest przepięknie nawilżona, taka miękka w dotyku i widzisz nawet, że pory są nieco wygładzone. To jest też bardzo fajna sprawa. Oprócz tego, no wiadomo, maseczka czekoladowa ma działać przeciwstarzeniowo. Więc czyli regularnie stosowana na pewno jakoś tą pielęgnację nam wspomaga. Także ja ci polecam, wam polecam. Super. Świetna sprawa i czekolada bez kalorii. Okej, kolejna rzecz z mojego pudełka różowego. Magicznego, a jest to korektor. Korektor marki Vivo. Ostatnio wiesz, był szał na promocję w Rossmanie. Ja też dołączyłam do tego szału. Skorzystałam. Ja tym razem nie. Skorzystałam 5 razy. Byłam 5 razy, tak. Ponieważ ja mam taki Rossman, gdzie dowozili cały czas te kosmetyki. I ja wiesz, jeszcze chciałam a to. Ale kiedyś może opowiem szerzej o tym, co kupiłam i czy polubiłam, czy nie, ale jedną rzecz od razu już mogę polecić. Jest to korektor w takim pisaku. Vivo Deluxe Brightener i się dokładnie jest wzbogacony w składnik aktywny, tak zwany Botox Light, czyli jest to korektor przeznaczony nie dla ciebie, bo ty nie masz takiego problemu, dla mnie, dla dolin łzowych. Ja mam doliny łzowe dosyć mocno zarysowane i do tej pory sięgałam po takie wysokopółkowe korektory i one jakoś tam sobie radziły, ale mówię, a spróbuję, ponieważ ten korektor polecało już kilka blogerek, widziałam na Instagramie, mówię, dlaczego nie. Nazywa się tak, ekskluzywny korektor rozświetlający na wrażliwą skórę okolic oczu. Rzeczywiście, jak sobie go położę na moje doliny łzowe, to one naprawdę znikają. Wygląda to dużo lepiej. Ja wiem, że trochę teraz widzicie te doliny łzowe, ale bez tego korektora jest porażka totalna. Ten korektor radzi sobie świetnie. Ja mam kolor nude. On jest taki, właśnie, jak konsystencja. On jest dosyć taki suchy jest. Jest taki suchy. No. Mój kolor to jest kolor nude. Ja jestem troszeczkę jestem ciemniejsza od słowiańskiej urody, więc ja wzięłam sobie jakiś tam kolejny numer, dwójkę właśnie. On jest taki, wiesz co, bardzo mi przypomina korektor z Catrice, ten Liquid Camouflage. Tak, też go miałam, tylko że wydaje mi się, że jest bardziej suchy. Tak, ale no tamten nie działa przeciwzmarszczkowo, nie działa napinająco. A ten właśnie tak lekko napina tą skórę. Nie wiem, jak to się dzieje, że on właśnie ją tak wyrównuje, że te doliny łzowe wręcz znikają. I to są grosze. To jest jakiś, w promocji to było chyba 10 zł, więc pewnie bez promocji będzie 20. Naprawdę fajna rzecz. A jeszcze ci się zapytam przy okazji, jak masz korektor cały dzień, tak? To nie masz później wieczorem takiego uczucia, że masz takie ściągnięte powieki? Nie, ponieważ ja bardzo mocno odżywiam skórę pod oczami i nie żałuję na kremy pod oczy. To jest jedna rzecz, na którą naprawdę
bardzo inwestuję w skórę pod oczy. Mam już trochę tych zmarszczek, ale no proszę cię, te kremy ciągle działają. O tych zmarszczkach. Powiedzcie, że ona jest naprawdę przepiękna. Ja się tak czuję, słuchajcie. Wiecie, proszę o łapki w górę dla Suzy. Są takie dni, kiedy się czujesz lepiej ze ale sobą, to chyba każda kobieta tak ma. No ja pewnie, tak, że tak. O, tam dzisiaj. Wyglądasz przepięknie. Ale ty to jesteś zawsze kochana byłaś. Słuchajcie, działanie. Jest napisane przeciwalergiczne, nawilżające, rozjaśniające, pielęgnacyjne, efekt soft focus, anti-age łagodzące. Patrzcie. Bardzo ciekawy produkt. Tak. Muszę się za nim rozejrzeć, chociaż powiem ci, że ja ostatnio nie stosuję w ogóle korektorów pod oczy, tylko puder. Ale dobra, ale ty nie masz, moja droga, nie masz ani wzorów, ani cieni, nie, więc nawet, nie musisz. Nie, to nawet nie o to chodzi. Wiesz, w czym problem? Ja przez bardzo długi czas stosowałam korektor z Catrice, właśnie ten Liquid Camouflage. I niestety, tak mi przysuszył powieki, tak potwornie, że żaden krem pod oczy sobie nie radził. I do tego doszło jeszcze przez to przysuszenie, bardzo silne łzawienie w nocy. Ojoj. No i ja poszłam z tym do okulisty, okazał się, że rzeczywiście problem wynika, że ta tutaj okolica jest mocno przysuszona i był taki moment, że nakładałam krem pod oczy wieczorem 6 razy. Ojej. Proszę to sobie. Tak. On po prostu tak się wchłonił jak gąbkę. Po prostu momentalnie ściągał i nic nie pomagał. No ale teraz już powiedzmy, że sobie trochę wypracowałam, jeszcze trochę przede mną. No dobrze, ale dlaczego w ogóle stosowałaś korektor pod oczy, jak ja patrzę na ciebie, nie masz ani doli łzowych, ale ani cieni. Ale tobie się tak wydaje. Tobie się tak wydaje, ponieważ bardzo często, jak ja wstaję bardzo wcześnie rano. Tak, bo Anita jest często wstająca. Tak. Wiesz, nie zawsze ten wzrok dobrze wygląda i nie zawsze ta okolica tutaj dobrze wygląda. I opuchnięcia nie, akurat z tym nie mam problemu, ale zasinienia tak. I one się pojawiają najczęściej tutaj właśnie w tej okolicy. Okej, rozumiesz. No. A wiesz co, tam z tym Catrice jest jakiś problem, bo ja testowałam ich ten super HD Liquid podkład. I on był na początku super. I och i ach, i napisałam o nim na blogu, że naprawdę świetny kosmetyk, tarararara. I musiałam edytować, zaktualizować tekst, ponieważ po mniej więcej, nie wiem, 1,5-2 miesiącach tak mi zaczął przesuszać skórę, szczególnie czoło. A wiesz, że bardzo to było straszne. Osób się wypowiadało. I musiałam na go temat odstawić. Ja w ogóle, ja po niego nie sięgnęłam, ale też czytałam takie tak, opinie, tak, że na początku wszystko pięknie, ładnie, tak, a później strasznie mocne przesuszenie. I ważne to jest też, tak myślę, żeby dziewczyny blogerki aktualizowały i mówiły o tym, tak? Bo my możemy się zachwycać i ja już tak mam, że czasami zachwyca mnie jakiś produkt, ale mówię nie, stop, jeszcze sobie potestuję, bo już naprawdę miałam kilka takich tekstów na blogu, gdzie musiałam edytować, no niestety coś się później zaczęło dziać. O, ile razy mi się też tak zdarzyło, no właśnie, niestety. No, my jesteśmy porządne. No dobra, to teraz ja ci pokażę w takim razie tak, mój kosmetyk, jeżeli chodzi o makijaż. Nie wiem, czy cię... Makijaż czy twarz? No, nie, makijaż, przepraszam, tak, makijaż. Pomadka. Ojej. To jest w ogóle moje odkrycie, nawet nie tyle kwietnia, ile już marca, bo ja tę pomadkę kupiłam w Hebe za niecałe 65 zł. Zachwyciło mnie po pierwsze opakowanie, które wyglądało naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Super. Ale otwórz, zobacz na kolor. Pamiętacie, jak Suzy pojawiła się w jednym z moich vlogów na imprezie marki Guerlain, robiłyśmy wam wtedy test pomadek i pokazywałyśmy pomadkę Guerlain białą, którą sobie wybrałam. Ta też jest biała, ale ta ma delikatne różowe drobinki. Pięknie, zobacz, pokaż. No nie wiem, czy teraz będzie widać na tej mojej. Będzie, dajesz. Ojej, no rzeczywiście, super. Taki wakacyjny look. Tak, ale wiesz co ona ma wspaniałego? Po pierwsze, przepięknie odbija światło. I jak jesteś właśnie, jak są takie dni słoneczne, jak gdzieś sobie idziesz po ulicy, to tak pięknie odbija. Ale ja widzę, że teraz daje jest taki super. Efekt. No teraz jesteśmy w takim pomieszczeniu troszeczkę zacienionym, więc tego nawet wy nie będziecie dobrze widzieli. Ale ja widzę. Ale to jest coś wspaniałego ta pomadka. I drugi jej plus, ogromny plus, to jej konsystencja i nawilżenie. To jest takie masełko, balsam, masełko i utrzymuje się bardzo długo na ustach, przez co też te usta, odnosicie wrażenie, jakbyście miały dobry balsam, taką pomadkę ochronną, super, balsam ochronny na ustach, który się bardzo długo utrzymuje. Te drobinki nie zbierają się w kącikach ust, więc to też jest bardzo ważna sprawa, ale jak na przykład jesz czy pijesz, to one też nie wychodzą ci poza usta. Oj, to są ważne rzeczy, super, tak. No ale to nawilżenie, nawilżenie, ten połysk. Podaj jeszcze numer. Tak, to jest pomadka numer 905,
o takiej nazwie jak Bae. Jakoś tak. Kolor Rich, Shine, przepiękna, naprawdę gorąco Wam polecam. Też moje znajome zachwycały się kolorem Nude z tej kolekcji i też był taki kolor lekko różowy, Tobie by się spodobał. No i właśnie ta konsystencja, no przebija wszystko. Poza tym zapach tej pomadki jest taki, czujesz? Ojej, rzeczywiście jakiś taki owocowy. Owocowy. A Ty czujesz coś innego? No właśnie taki owocowo-ogórkowy dla mnie. Ogórek? Nie. No. Owoce. Owoce. Ale no pięknie się mieli na usta. Letni, naprawdę wspaniała pomadka, także one są dostępne w Rossmanie, są dostępne w Superfarm, nie wiem czy są dostępne w Naturze, ale jeszcze macie Hebe, także szukajcie, ja Wam gorąco polecam. Super, ładnie wygląda. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, kolejny kosmetyk, tym razem ciało. Ciało. Ciekawe, czy znasz tą markę, ale ty znasz wszystkie marki. Nieprawda, nie znam wszystkich, ale już widzę, że znam. Marka Mokosz, polska marka i jest to, uwaga, brązujący balsam do ciała i twarzy. I ja wiem, że teraz jest taki moment, kwiecień, maj, kiedy my kobiety jesteśmy jeszcze blade, a już byśmy chciały być opalone, ale jeszcze nie wiemy, co zrobić. I na przykład na moim blogu teraz się bardzo mocno klika opalanie natryskowe. Kobiety szukają brązujących różnych balsamów, takich na teraz, zanim jeszcze będziemy pięknie opalone. I słuchajcie, to jest balsam do ciała i twarzy, pomarańcza z cynamonem, więc pachnie obłędnie, tak. Oj. Jak to pachnie. Dokładnie. Ale wiesz, czym to pachnie? Czym jeszcze? Takim olejkiem do ciasta. Tak, tak, dokładnie no, tak. Od razu mi się to skojarzyło, pięknie. Słuchajcie, powiem tylko, że ma olej z baobabu, słonecznikowy z marchewki, zapobiega wysuszeniu skóry, ma witaminę E. To wszystko jest nieważne, ponieważ ważne jest to, że w balsamach brązujących wszyscy mamy ten sam problem. Śmierdzące są, tak? Czyli kupuję obojętnie jaki w drogerii balsam, i powiedzmy, że jeden to jest nie śmierdzi, 10 to jest śmierdzi bardzo mocno, to one mi zawsze śmierdzą na poziomie 8,5-9. Tak mocno. Tak mocno mi przeszkadza ten zapach. A teraz uwaga. Ten jest wręcz prawie niewyczuwalny. Ja jestem akurat na ten zapach bardzo wyczulona i powiedziałabym w tej skali, że ten zapach jest wyczuwalny na poziomie 1,5. Czyli prawie w ogóle, czyli może Ty nie będziesz czuła tego nieprzyjemnego utleniania tego zapachu. Ale zatem też idzie fakt, że on tak mocno nie daje tego koloru, tak mocno ta skóra nie będzie brązowa po aplikacji. To będzie taka naturalna opalenizna. Tak, ale jeżeli nałożysz jeszcze jedną warstwę, ta opalenizna będzie ciut mocniejsza. No dobra, a powiedz mi w takim razie, jak on schodzi? W ogóle normalnie tak nie ma żadnych zacieków, nic plam, takiego, nic. Absolutnie żadnych plam. Po prostu to jest taki balsam nawilżający z efektem lekkiego brązowania. Tak, opalania skóry, powiedzmy. Tak, ale tak. Widzę, że naprawdę ma dużo fajnych substancji aktywnych. Zresztą marka Mokosz znana jest z tego, że ma kosmetyki bardzo dobre. Bardzo dobre. I jeżeli chodzi o składy, tak samo, bardzo, bardzo ciekawe. Ja byłam na targach mody i akurat oni też się wystawiali. To były targi. Powąchaj sobie jeszcze raz, możesz nawet spróbować śmiało. Pięknie, akurat się wystawiała ta marka. Zobaczcie, jaką ma fajną też konsystencję, taką żółtą. Tak. Taką właśnie, żółta i taka lekko żelowa, taki delikatny balsam. Prawda? I jeszcze, jak czasami pytają mnie blogerkę, koleżanki, znajome, a poleć mi jakiś krem pod oczy, dobry, ale niedrogi. To ja zawsze polecam właśnie ich, Mokosz ma taki, chyba trochę ogórkowy on też jest, bardzo, nie ogórkowy, nie pamiętam, ale stosowałam go rok temu, półtora roku temu i miło go wspominam, czyli on kosztował około 30 zł, świetnie nawilżał skórę, bardzo fajny też produkt. Jeżeli ktoś pyta, fajny krem pod oczy, to właśnie zawsze polecam jego. Muszę sobie sprawdzić. Tak, warty zainteresowania i ten produkt też nawet dostał z InStyla. Gdzieś powiem Ci, też widziałam chyba u jakiejś influencerki na Instagramie, że pokazywała ten balsam brązujący, że podobno bardzo super. Fajny i też super sprawdzał się.
No, będę musiała przetestować, bo tak ci, że ja też za chwilę chciałabym skoczyć w spodenki, a nogi białe. No właśnie, no właśnie. Białe, więc trzeba o tym pomyśleć, jakiś samopolar by się przydał. A ja wam teraz pokażę kosmetyk, który ja wybrałam w tym miesiącu, czyli w kwietniu. I to jest masełko również, podobnie jak u ciebie, tylko nie brązujące, a wspaniale nawilżające. Marka L'Occitane i o ile się nie mylę, to jest chyba nowość w całej tej serii produktów migdałowych, ponieważ to jest masełko migdałowe, bogate w olej migdałowy. Oh, pachnie zupełnie inaczej. Ale jak to pięknie. To jest zupełnie inny zapach. Tak? Ach, super. To jest taki, słuchajcie, zapach bardzo delikatny, przyjemny, ale też przez pewien czas utrzymuje się na tej naszej skórze. Co jest fajne, to masło możemy wykorzystać na przykład do masażu. Więc to też jest bardzo duży plus. Ja mam tutaj akurat pojemność 100 ml i powiem wam tylko tyle, że w składzie tego oto masełka mamy olej ze słonecznika, mamy olejek ze słodkich migdałów, jest witamina E, jest masło shea, no jest tutaj naprawdę jeszcze kilka innych bardzo ciekawych substancji, które również musicie poznać, ale najbardziej zachwyciła mnie w nim nie tylko konsystencja, która jest no cudowna, ja w ogóle uwielbiam masełka, ale też to, że ten efekt nawilżenia na skórze bardzo długo się utrzymuje. Zobacz, zobacz, weź sobie troszeczkę i zobacz jakie... A rzeczywiście masełkowa konsystencja. Takie masełkowe, ale tak. To nawilżenie jest takie, no, utrzymuje się przez kilka godzin, super. Więc jest o tyle fajne. Także ja polecam wam w kwietniu masełko L'Occitane migdałowe. No to co nam zostało jeszcze? Produkt niespodzianka. Ja wiem, że to są ulubieńcy, ulubieńcy kwietnia, ale to jest mój ulubieniec lutego, marca, kwietnia i chyba jeszcze też zostanie maja i tak dalej. To jest podkład marki Bobbi Brown, Skin Long Whiteless Foundation. Nie znam. To jest nowość. Podkład, który przetestowałam bardzo skrupulatnie, ale ja mam totalnego fioła na punkcie podkładów. Nie wiem, szukam jakiegoś cuda i chyba jedno z takich cudów właśnie znalazłam, bo to jest bardzo dobry podkład ze świetnym kryciem, ale do tego skóra oddycha. A, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Nowość, ja miałam okazję być na evencie tej marki. Ja tak troszeczkę sceptycznie, bo ja już naprawdę nie jeden podkład wypróbowałam. Pan tam zachwalał. Pan wizerzysta, ale wzięłam do domu, sama go użyłam raz, drugi, trzeci, dziesiąty, trzydziesty i jestem zachwycona. Lekki, ale jednocześnie ma naprawdę świetne krycie, prawie na poziomie Estée Lauder Double Wear, prawie. Skóra się po nim nie przesusza, co jest bardzo ważne przy podkładach, przy dłuższym stosowaniu. Ma fajny, przyjemny zapach i jest wydajny. Ja mam kolor 3,5 Warm Beige, taki może będzie widać. Rozprowadzam go czy gąbeczką, czy pędzlem, czy beauty blenderem. Zadowolona jestem na maksa. Dzisiaj go mam na sobie i ma taki troszeczkę ziołowy zapach, jak to przy Bobbi Brownie. Ale ja akurat z marki Bobbi Brown miałam bardzo dużo kosmetyków, czy kolorówki, czy pielęgnacji i tam po prostu wszystko działa jak należy. Czyli Bobbi Brown Skin Long Wear. Nowość, tak? Nowość. Trzeba szukać w Douglasie. Douglasie. W Douglasie i jeszcze jest na Placu Unii w Warszawie. Sklep firmowy. Sklep firmowy. Tak to się prezentuje. Mój ulubieniec lutego, marca, kwietnia i jeszcze długo, długo. Ale wiesz co, chciałam zauważyć, że miałyśmy powiedzieć o jednym kosmetyku z kolorówki, a ja wiem, dwa. Ja wiem, ale to był mój kosmetyk niespodzianka, bo po prostu... Wybaczam ci. Wybacz mi, ale po prostu ja bardzo lubię ten podkład. Ale wiesz co, nie wiem jak to się składa, bo mówisz o takim zapachu ziołowym. Mój produkt też ma taki zapach ziołowy. O. Ten produkt niespodzianka, zaraz zobaczysz sama. I to jest coś takiego, to jest eliksir do skóry głowy. Okej. W ogóle moje totalne odkrycie, bo ja do tej pory stosowałam peelingi do skóry głowy, takie oczyszczające, jakieś serum, ampułki i tak dalej, ale nie wiedziałam, że istnieje taki kosmetyk, który można nakładać przed myciem głowy, 20 minut wcześniej i on ma stymulować wzrost naszych włosów, dodatkowo też działać na skórę naszej głowy i teraz zobacz jak on pachnie. A rzeczywiście ziołowo.
Bardzo ziołowo, ojej. Tak jak z apteki. Jak z apteki. Ale wiesz dlaczego? Bo jest w 100% naturalny. Super. Tak, i to jest fantastyczny kosmetyk. Ja sobie nawet wzięłam tutaj opakowanie, żeby Wam powiedzieć, co tutaj się w składzie znajduje. Gdzie ten skład jest? O, zobacz. Jest całkiem długi. I tutaj mamy na przykład olejek kukurydziany. Mamy olejek cytrynowy. Jest olejek z rozmarynu, który też pewnie tam może wyczułaś. Tak, tak. Jest tak. Olejek z szałwii. Jest naprawdę tutaj bardzo dużo olejków, wspaniałe substancje aktywne. Marka Phytoparis, ona jest dostępna. Właśnie. Tak, ona jest dostępna w wybranych aptekach, stacjonarnie i internetowo. Ja teraz, już teraz, od miesiąca, ponad miesiąca stosuję kurację na moje włosy właśnie z marką Phyto i wszystko to, co w tej chwili używam, czyli szampony, odżywki, ampułki i tak dalej, wszystko jest tej właśnie jednej marki. Ale po co, jak masz ładne włosy? No właśnie, bo to jest takie, widzisz, bardzo dużo osób mnie o to pyta. Po co ty stosujesz takie kosmetyki, skoro masz takie fajne włosy? No ale żeby te moje włosy wyglądały tak, jak wyglądają, musisz o nie odpowiednio dbać. Więc to jest podstawa, tak? Ja nie mam jakichś wielkich problemów z przesuszeniem końcówek, rozdwajaniem się końcówek i tak dalej. No mam te włosy przetłuszczające, mam włosy farbowane, niestety też już siwe, ale... Ja mam łatwiej. Ale wiesz jaki jest mój problem? Wypadanie i łamanie włosów, niestety. Okay. I kiedy on się nasila w tych fazach właśnie zimowo-wiosennych, na jesieni, to ja wtedy staram się sięgać po takie produkty, które troszkę mi to wypadanie powstrzymają. I też ciężko mi jest powiedzieć, czy to też jest kwestia tego, że włosy mi mocniej wypadają, czy te włosy na długości się łamią, ponieważ ty już mnie znasz i wy też troszkę i wiecie, że ja uwielbiam włosy wiązać w kucyk. Tak, tak, tak. I przez to też, że włosy są związane, no to niestety one też się troszkę osłabiają. Więc muszę stosować takie kosmetyki, które będą fajnie wpływały. Ta marka jest znana z tego, że większość produktów jest... no powiedzmy w jakiejś tam procentowej ilości naturalnych. Ma bardzo dużo wyciągów roślinnych w składzie, przez co też naprawdę widać to działanie. No dla niektórych może być takie opóźnione, dla niektórych od razu. Ja na przykład, nie wiem jak ty, ale ja nie mam dobrego doświadczenia z produktami naturalnymi do mycia włosów. Bo moje włosy momentalnie robią się takie szorstkie, tak, nie mogę ponieważ tak to jest. No właśnie, tak. A powiem ci, że tutaj wypróbowałam dwa szampony i po żadnym nie miałam takiego problemu. Nawet przeciwnie, włosy się tak pięknie rozczesywały, że przestałam stosować odżywkę do włosów. Szok. No. Bo i to, i ten eliksir to jest w ogóle dla mnie absolutne odkrycie, przez to, że fantastycznie pachnie i jak pachnie mi, słuchaj, w całej łazience, no przysięgam. Ja lubię takie ziołowe zapachy, lubię też słodkie zapachy, ale jeżeli chodzi o kosmetyki takie właśnie pielęgnacyjne w łazience, to wolę jak pachnie ziołami, bo wtedy jest tak świeżo. Nakładam go sobie rano, później robię sobie kawę, a po 20 minutach, tam 15 minutach idę po prostu umyć głowę i włosy są cacy. Wspaniale odbijają od skóry głowy. No ja jestem zachwycona, także gorąco Wam polecam. Na moim blogu znajdziecie również post dotyczący mojej aktualnej pielęgnacji włosów. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o naszych ulubieńców kwietnia. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zainteresowały Was właśnie te nasze kosmetyki. Mi też było bardzo miło. Tak. A Wy co sądzicie? Powinnyśmy nagrywać częściej razem filmiki? Krosować. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Czekamy na Wasze komentarze, na łapki w dół, na łapki w górę. Chciałam Was również zaprosić na kanał Suzy, gdzie znajdziecie nasz drugi filmik. Tak jest. Zupełnie inny. Zupełnie inny i bardzo zabawny, więc koniecznie wpadnijcie, koniecznie zobaczcie ten filmik. Dziękuję Ci, kochana. Dziękuję, kochana. Za udział. Bardzo było miło. Mi również. Nawet profesjonalnie. Dziękuję również Wam, kochani. Zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa!